Cześć, z tej strony Lucky Smile i zapraszam Cię na kolejny odcinek Ciekawostek. Popek ma na koncie 7 lat odsiadki w więzieniu. Ktoś mógłby powiedzieć, że taka sytuacja w każdym razie ze względu na swoją historię Popek może jednocześnie uchodzić za prawdziwy przykład Thug Life'a. Popek nie ukończył żadnej szkoły. Jak mówi przysłowie, nie chciało się nosić teczki, teraz trzeba nosić woreczki. Hajsem. Dają koncerty przez Skype'a. Król Albanii przebywa w Anglii i ma problemy z prawem. Dlatego nie może pojawić się oficjalnie w Polsce. Zespół wpadł jednak na pomysł, jak to rozwiązać. Popek rapuje po prostu przez Skype'a i jest wyświetlony na wielkim telebimie. Popek wystąpił gościnnie w remiksie utworu Snoop Dogga Act Right, który miał premierę w lutym tamtego roku. Współpraca z taką gwiazdą to nie byle co, ale fani byli zawiedzeni, że to jednak remiks, a nie zupełnie nowy utwór. To było rok wcześniej w przypadku nagrania wspólnego numeru. Innym amerykańskim raperem The Game Popek nagrał kawałek Connect. Dobra, to by było na tyle. Sorry, że były tylko 4 ciekawostki, ale naprawdę nie mogłem więcej z nich znaleźć. Tak więc, jeżeli filmik wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Tylko iż, że nie było tych ciekawostek dużo, po biciu 8 łap w górę tym razem, wlatuje kolejny odcinek, więc ja się z wami żegnam, cześć.